Laudetur. Patroni, patronki. Uwaga. Matrony, matronki. Neutrony, neutronki. Przepraszam, bo wczoraj przy obiedzie, Złota Jagoda, rozmawiamy sobie. Mówię jej o swojej korespondencji z jednym z naszych obserwujących, zapewne patronów, jednym, drugim. Ona mówi, no jak to? Tylko patroni. A gdzie matrony, gdzie matronki? Dlaczego to ma być tylko patron? Patriarchalny? No przecież to od łacińskiego pater. Ściśle od patronus, od instytucji patronatu w prawie rzymskim. Ale teraz co wy sądzicie? Ja jestem otwarty. Matrony. Przecież to brzmi doświadczenie. 2 czy 3 miesiące temu w Hajnówce wychodzimy sobie ze Złotą Jagodą z restauracji, a tu młoda, śliczna dziewczyna podrywa się i krzyczy pan Maciej Gosz i potem, że jest także patronką. No nazwać taką dziewczynę matroną nie byłoby chyba. No ma to jakąś ścisłą konotację w języku polskim. Kobiety w średnim wieku, zazwyczaj już dzieciatej, takiej bardzo spokojnej. Matrony. Może matronki, matroneczki. Przecież mam ci ja. Stwór i młode, śliczne dziewczyny i przecież wiem o tym i wśród followersek, nazwijmy to w ten sposób, i oczywiście wśród matronek, matronki, matroneczki. Ale doszedłem do wniosku, że chcąc być w pełni inkluzywni, musimy też pomyśleć o osobach niebinarnych, osobach niedeklarujących płci. Dlaczego mamy o nich zapomnieć? Neutrony? Neutron wielce poważam. Ile razy mówiłem o rozpadzie beta jako ilustracji działania zasad symetrii w przyrodzie jako najbardziej podstawowej zasady fizyki, ale uwaga, i metafizyki, zasada symetrii jako najbardziej podstawowa zasada fundująca nasz świat. I przez Platona pomyślana i dzisiaj przez profesora Krzysztofa Morę. Więc neutrony, może neutronki. Neutronki, czy zgoła neutrina, neutrineczka dla tych najmniejszych wpłat jako prawie bezmasowe cząstki, których prawie nie ma. Pozdrawiamy i kochamy wszystkich. Matrony, matronki, patroni, patronki, matroneczki, słodkie, śliczne, młode dziewczyny. Neutrona, neutrinka, neutrineczka. Zapraszamy wszystkich, ramen.